Marzena Trodź, witam na antenie Radia Nadzieja. Moim i Państwa gościem jest dziś Jan Majdecki. Witam Pana serdecznie. 1 sierpnia mija 67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zbrojny zryw, którego celem było wyzwolenie stolicy spod okupacji niemieckiej. Wielu żołnierzy Armii Krajowej, którym udało się wyjść z płonącej Warszawy po wojnie, nie powróciło do kraju. Dzisiejszą rozmowę z Panem zacznę od cytatu Józefa Piłsudskiego. Powiedział kiedyś: w Polsce za mało obchodzi się rocznic wielkich zwycięstw odniesionych w naszej historii, a za dużo sentymentalizmu łączy nas z rocznicami tragicznymi. Czy zgadza się Pan z tym zdaniem? Całkowicie się zgadzam, a poza tym powiedzieć, że marszałka Piłsudskiego uważam za męża stanu w ostatniej, najnowszej historii Polski. W ogóle wydaje mi się, że od czasów Jana III Sobieskiego Polska tak wielkich mężów stanu nie miała. Co pan robił 1 sierpnia 1944 roku? Czy pamięta pan tamten dzień? Jak wspomina pan tamten okres? Może jest takie wydarzenie, które z tych 63 dni walki zapadło panu najgłębiej w pamięci? Doskonale pamiętam ten czas. To był czas mojej chmurnej i górnej historii życia. Przed południem do magazynu, w którym pracowałem jako w czasie okupacji, jako półrobotnik, półumysłowy, bo byłem magazynierem częściowo, padł łącznik i powiedział tylko krótko: dzisiaj o godzinie 5 po południu zaczynamy. Oczywiście my byliśmy, ponieważ wszyscy żołnierze Armii Krajowej, ja też, byliśmy od dawna pełni oczekiwania, kiedy wreszcie wybuchnie w Warszawie powstanie. Ale ponieważ zbliżała się Armia Czerwona na prawym brzegu Wisły, widać już było pierwsze oznaki, że Sowieci podchodzą pod Warszawę, więc myśleliśmy, że trzeba to rozważnie zrobić, to znaczy myśmy, nie ja, ja byłem zwyczajnym kapralem podchorążym, dowództwo z generałem Borem Komorowskim, jak wiadomo, rozważało termin wybuchu powstania tak, aby go zgrać z ofensywą, jak wierzyliśmy wszyscy. W tej walce byliśmy w bardzo złej sytuacji militarnej. Powstańcy byli słabo wyszkoleni. Wiele oddziałów szło do walki z fatalnym uzbrojeniem. Niemcy to przecież regularna armia. Spodziewali się wybuchu powstania. I tak, i nie, ponieważ Niemcom nie wydawało się. Oni mieli dosyć dobre rozpoznanie. Tak jak pani powiedziała, nasze uzbrojenie było równe niemal zeru. Przesadzam, ale w każdym razie nasze poszczególne oddziały dysponowały często jednym karabinem na dwóch albo trzech. Ja szedłem do powstania z tak zwaną bronią krótką, to znaczy miałem pistolet sześciostrzałowy. Wszystko to wobec potęgi, bo Niemcy wokół Warszawy, zmuszeni wybuchem powstania, zatrzymali się w odwrocie i skupili wokół Warszawy około 5 dywizji regularnego wojska. Wehrmacht jeszcze był w doskonałym stanie. W ogóle wydaje mi się, że wszyscy i historycy, zwłaszcza my Polacy, ze względu na nasz zrozumiały stosunek do Niemców, który się kształtował w oparciu o bestialstwo służb gestapowskich, policyjnych, my nie doceniamy faktu, że Niemcy potrafili się cofać całą swoją wielką armią hen aż pod Moskwy,
do Berlina i zachowali tą armię w porządku. Z perspektywy czasu, jak pan sądzi, czy wybuch powstania miał sens, czy był konieczny, czy wywołanie powstania warszawskiego było słuszną decyzją strategiczną? Ono było z punktu widzenia kalkulacji czysto militarno-wojskowych, było oczywiście niesłuszną decyzją. Wiadomo było, że nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się niemieckiej sile jeszcze wtedy. Profesor Władysław Bartoszewski uważa, że nie było w historii Polski powstania, które byłoby tak jednomyślnie poparte przez lud. I to jest prawda. Mogłem szczycić się powiedzeniem, że był to mój kolega, ale tak dawno już nie mam z Władysławem Bartoszewskim kontaktu. W każdym razie ten dzielny, mądry człowiek ma rację. Dysproporcja, a poza tym perspektywy nie uwzględniały jak zwykle myśli politycznej Sowietów. Oni przecież nie chcieli, żebyśmy my stali się panami swojej stolicy. Oni czekali na ten moment, kiedy wybuchnie powstanie. Stali nad Wisłą, na prawym brzegu i jak wybuchło, wycofali swoje wojska, przerwali przeprawę. Rozumieli, że im więcej wygniotą powstańców Niemcy, tym im będzie tutaj lżej. Ofiary w powstańcze były ogromne. Myśmy stracili spośród około 100 tysięcy walczących powstańców 25, co czwarty Polek. Po 63 dniach powstanie, kiedy dogasało, ja byłem jeszcze wtedy w Warszawie, bo ja walczyłem w zgrupowaniu kapitana Gorskiego na Politechnice. W momencie, kiedy przenosiłem jakiś meldunek 18 września, to był chyba wtorek, pamiętam, granatnik również między innymi trafił mnie. Byłem sześciokrotnie ranny tego dnia. Zachował się o jeszcze jeden, jak pani widzi, odłamek z tego granatnika jako pamiątka. To były tragiczne wydarzenia, panie Janie. Czy ja mam do pana takie osobiste pytanie. Czy stracił pan kogoś bliskiego w tym powstaniu? W tej samej kompanii walczyła moja siostra. Miała pseudonim Maryla. Mój pseudonim powstańczy brzmi Word, słowo. Panie Janie, czy Polacy wiedzą wystarczająco dużo na ten temat? Czy zdają sobie sprawę z wagi tego wydarzenia? Jak panu się wydaje? Czy Polska pamięta o bohaterach, czy jednak młodym ludziom szczególnie potrzebne są lekcje historii przypominające o tym wydarzeniu? Z całą pewnością dziękuję pani za to pytanie, bo ono we mnie żyje. Nie rozumiem, dlaczego skłonni jesteśmy wspominać Kościuszkę księcia Józefa Poniatowskiego. Dlaczego pamiętamy o niektórych królach polskich, ale no wiem, to są retoryczne pytania, jest taki program szkolny, a o najnowszej historii, o tym, że przecież żyją jeszcze w rodzinach wielu polskich dziadowie, o tym młodzież o to nie pyta. Nas po pierwsze jest już z każdym dniem coraz mniej. No sami o sobie jako o bohaterach nie mówimy. Czy państwo pamięta o weteranach? To tak trudno mieć jakiekolwiek roszczenia do Polski. To był obowiązek każdego Polaka walczyć o Polskę, o swoją stolicę. Muzeum Powstania Warszawskiego, ideał, wzór do naśladowania, pana zdaniem? Tak, to muzeum moim zdaniem jest wielkim dorobkiem, może najważniejszym powojennej Warszawy.
to piękna pamiątka. Tyle tylko, że zastanawiam się, czy odwiedzana dostatecznie, czy dostatecznie popularyzowana. No pewnie, że ja nie jestem w muzeum ani codziennie, ani nawet co miesiąc, więc nie wiem z moich własnych doświadczeń, jaka jest frekwencja, zwłaszcza młodzieży, bo o młodzież tu chodzi. Do tych wydarzeń często wraca się w filmach, w muzyce. Do tego wydarzenia wrócili Jarosław Marek Rymkiewicz, Miron Białoszewski, Aleksander Kamiński, Roman Bratny i wielu polskich poetów wróciło pamięcią do tych wydarzeń. Czy pan często wspomina? Ja tak, ale gdyby pani mnie zapytała, czy te piękne pozycje literackie, czy one są czytane przez współczesną młodzież, to powiem, że nie mam z ostatniego czasu na ten temat autorytatywnych wiadomości. Ta młodzież współczesna tymi pozycjami dzisiaj mniemam, przypuszczam, obym się mylił, nie żyje, ani zaryzykuję twierdzenie, znaczna część tej młodzieży tych pozycji w ogóle nie miała w ręku. To jest właśnie ta pożywka ideowa. To są te wzorce, na których powinniśmy tej młodzieży wskazywać polskie jutro. Dziękuję panu za te piękne wspomnienia, za świadectwo. Moim i państwa gościem był dziś pan Jan Majdecki. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję pani. Pani zapewne, a ja na pewno wiemy, żeśmy dotknęli tematów, które dzięki pani, za co gorąco dziękuję, dzisiaj były przedmiotem naszej refleksji. Trzeba by takich refleksji w naszej ojczyźnie więcej, lepszych, głębszych jeszcze i koniecznie, na ile to tylko możliwe, mających za audytorium najmłodszych Polaków. Dziękuję serdecznie.